Dzisiaj newsy z różnych miejsc, dlatego że gram za chwileczkę koncert w Radomiu. Więc na początek Yamaha Montaż, czyli system operacyjny w wersji 2.5. Tak więc ja uciekam grać, aby zobaczcie sobie, co potrafi nowy system operacyjny. Cześć! W wielkim skrócie, możecie nagrywać arpeggiator w pokładowym rejestratorze. Nawet sama Yamaha nie nazywa tego sekwencerem. Teraz również przy pomocy montaża możecie sterować dowolnym programem typu DAW. Można również zablokować panel sterowania, dzięki czemu nikt nam nic nie przestawi. Uzyskacie prawie 100 nowych brzmień oraz import performance'ów z Motif XS, XF oraz MOXF. Na koniec informacja dla tych, którzy narzekali na mały ekran w montaż. Od tej pory możecie ustawić sobie większą czcionkę. Chciałem wam powiedzieć teraz o fajnej gitarze. Gitara się składa z jednego malutkiego case'ika. Nie ma gryfu, wszystko montujecie sami. Taka gitara z Ikei, nazywa się Furch Little Jane. Zapraszam. To jest właśnie model gitary firmy Furch. Nazywa się Little Jane. I jedyny w świecie patent wymyślony przez Furcha na potrzeby wszystkich tych, którzy chcą mieć kompaktowy, mały instrument do przewożenia tu, tam i siam. Gitara po złożeniu wygląda w ten sposób. Następnie w tym miejscu mamy system mocowania gryfu opatentowany i wymyślony przez Furcha tylko i wyłącznie na swoje potrzeby. I aby złożyć gitarę, odpinamy gryf, o czym ściągamy, rozkładamy go w tym miejscu. Złożony gryf chowamy tu, po czym całość chowamy do, jak widać, futerału na gitarę. Futerału na laptopa. Rewelacyjna sprawa. Instrument o dziwo bardzo dobrze stroi, chociaż by się wydawało, że nie powinien. I na wakacje. Little Jane. Furch. Przyznacie, że patent jest naprawdę świetny i możemy jako klawiszowcy pozazdrościć gitarzystom takiego rozwiązania. Lecimy dalej. Kolejne newsy miałem nagrać w Szczecinie oraz nad naszym pięknym morzem. Natomiast brak czasu spowodował, że tak się jednak nie stało, więc wracamy do nas, do studia. Yamaha P125 doczekała się swojej wersji mini. Jest to P121. Ciekawa jest tylko sytuacja taka, że takim oznaczeniem również Yamaha oznacza swoje pianino akustyczne. Naprawdę ciężko jest znaleźć informacje o jego cenie, bo jak wpiszecie P121, wyskoczy wam po prostu pianino akustyczne. To się po prostu różni myślnikiem, tak więc udanego szukania. P121 ma 73 klawisze oraz 10 kg wagi. Reszta jest taka sama jak w modelu P125. Instrument posiada 73 klawisze i są to klawisze ważone. Polifonia wynosi 192 głosy, liczba brzmień 24, waga 10 kg. Kolejny news z busa. Pamiętacie darmowe brzmienia od Spitfire Audio? Znajdziecie tam fortepiany, znajdziecie tam stringi, czyli smyki, a teraz doszła nam wiolonczela. Cello Quartet naprawdę brzmi absolutnie fantastycznie. Musicie tego spróbować. Zapraszam na film. And because creativity shouldn't be complicated, we've made it into this. And best of all, it's free. M-Audio pokazało nowe kontrolery KeyStation MK3. Zobaczcie.
Wersja 61 pod względem wizualnym wcale się nie zmieniła. Doszły przyciski transportu oraz krzyżykowe. Wersja 61 posiada MIDI oraz USB, natomiast wersja 49 tylko USB. Jest jeszcze maluszek, czyli KeyStation Mini 32 MK3. Posiada 32 klawisze czułe na dynamikę gry. Przy pomocy przycisków możemy sterować takimi parametrami jak pitch bender, modulation oraz wybieranie oktaw. Okej, to byłoby na tyle. Subskrybujcie nasz kanał, wbijajcie na grupę muzykuj.com na Facebooku. Na razie, pozdrawiam, cześć!